Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Tym razem recenzować będę znakomitą myszkę dla graczy firmy Rappu. Mowa tutaj o modelu Rappu V900, czyli laserowej myszce dla najbardziej wymagających graczy. Powiem wam, że ta myszka naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła w testach. Jest to model, który jest naprawdę solidnie wykonany, posiada bardzo solidne podzespoły i myślę, że spokojnie może konkurować nawet z takimi gigantami jak SteelSeries czy TT Esports by Thermaltake. Dostając tą myszkę do testów, nie spodziewałem się nawet, że będzie aż taka dobra. Za taką myszkę, moi drodzy, trzeba będzie zapłacić oficjalnie jakieś 229 zł, czy jakby nie było już najwyższa półka cenowa i jakościowa. Natomiast nie jest powiedziane, że to będzie cena ostateczna, ponieważ może się udać ją kupić taniej. Oczywiście ceny premierowe zawsze są troszeczkę wyższe, potem sobie to troszeczkę powinno spaść. Ale już patrząc na chwilę obecną, za te nieco ponad 200 zł, jest to myszka warta swojej ceny. Za chwilkę pokażę wam ją bardzo dokładnie, zrobimy sobie testy i na koniec będzie jeszcze podsumowanie. Tak więc zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, zabieramy się za recenzję myszki Rappu V900. Naprawdę bardzo fajna konstrukcja. Na początek może powiem wam też specyfikacje techniczne. Tak więc przede wszystkim DPI. Mamy tutaj od 50 do 8200 DPI, tak więc wartości mogące zadowolić każdego gracza i tych, co lubią grać na niskim DPI i tych, co lubią grać na bardzo, bardzo wysokim. Przetwarzanie obrazów wynosi tutaj 12000 FPS, tak więc wynik bardzo dobry. Jeśli chodzi o szybkość tej myszki, to jest to 150 IPS-ów, a maksymalne przyspieszenie to 30G, czyli parametry godne po prostu myszki dla gracza z najwyższej półki. No i moi drodzy, mamy tutaj laserowy, precyzyjny sensor V Pro i 5 przycisków. Przyciski główne, rolka oraz dwa przyciski boczne. Poza tym mamy jeszcze dwa przyciski specjalne, ale to zobaczycie sobie za chwilkę. Ta myszka, moi drodzy, jest duża. Ma 123 mm długości, a więc świetnie nada się dla graczy o dużych dłoniach. Nada się bardzo dobrze też do wszystkich trzech chwytów, czyli palm gripa, claw gripa i fingertip gripa. Nie będzie z tym żadnego problemu. Myszka to prawda nie ma żadnych wymiennych ciężarków, ale sama waży 150 gram, więc waga godna. Myszka raczej jest ciężkich i jest moim zdaniem bardzo dobrze wyważona. Ten środek ciężkości ma odpowiednio. Przy okazji ma też bardzo dobrej jakości duże ślizgacze, które świetnie sprawdzają się na dobrej podkładce. Moi drodzy, zawsze pamiętajcie o podkładce, ponieważ kupić sobie myszkę za 200 zł i marnować jej ślizgacze na jakimś blacie, to jest po prostu niedopuszczalne. Tak więc ja o tych podkładkach będę wam przypominał w każdej recenzji myszki. Będzie też osobny materiał o podkładkach. Natomiast pamiętajcie, że jest to bardzo ważne, ponieważ raz, przedłuża żywotność tych ślizgaczy, nie ścierają się tak szybko. I druga sprawa, że ten sensor po prostu na podkładce precyzyjniej czyta powierzchnię. Oczywiście jeśli chodzi o komunikację, to mamy tutaj próbkowanie na poziomie 1000 Hz, czyli jedynie 1 milisekunda opóźnienia. Po prostu mówiąc inaczej, mysz reaguje tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Mamy też 2-metrowy kabelek w oplocie z pozłatanym wtykiem USB z logo Rappu. Jak widzicie, ten kabel jest w oplocie. Mamy także taki pasek z rzepem do uporządkowania nadmiaru po prostu tego kabla. Sam kabel osadzony jest centralnie, trzyma się tutaj bardzo dobrze, nic nie powinno się z nim złego wydarzyć. Warto też wiedzieć, że ta myszka ma wbudowaną pamięć, możemy sobie przy pomocy oprogramowania bardzo fajnie ją szybko skonfigurować pod siebie, ale to też zobaczycie dalej. Na razie przyjrzyjmy się, jak ona w ogóle wygląda, jak jest zbudowana. Jak widzicie, myszka jest takich troszeczkę nieregularnych kształtów, natomiast jest w miarę symetryczna, ale pomimo wszystko wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Przyciski główne są szerokie i wysokie, dlatego używa się ich bardzo fajnie. Rolka jest troszeczkę jakby schowana w takim zagłębieniu, ponieważ te przyciski nam się wznoszą. Przyciski główne wciska się dość lekko, są też w miarę ciche i działają praktycznie aż do tego miejsca, dlatego w każdym z trzech chwytów nie będzie problemów, żeby nimi szybko i dobrze operować. Rolka jest tutaj naprawdę fajna, ponieważ jak widzicie, jest dość duża, kręci się fajnie, skokowo, z lekkim oporem, działa także jako przycisk i ma gumowaną część wierzchnią, dzięki czemu palec się na niej nie ślizga, a samo operowanie nią jest
precyzyjne i wygodne. Tutaj mam element z aluminium, z logo RAPU. Prawdopodobnie też służy jako dociążenie myszki. Przycisk specjalny do zmiany DPI oraz dwa przyciski boczne. Minusem tych przycisków jest to, jak dla mnie, że są wykonane z błyszczącego plastiku, ponieważ troszeczkę łapią odciski palców i też z tego plastiku mamy troszkę ozdobników, a na szczęście nie ma tego dużo. Natomiast same przyciski rozmieszczone są bardzo dobrze, ponieważ korzysta się z nich świetnie. Jak na moją wielkość dłoni jest to po prostu idealne. Są też duże i bardzo łatwo się wciskają. Nie wystają za dużo, są bardziej tak wkomponowane w obudowę, ale też przy okazji świetnie to wygląda. W ogóle napis V900, cała ta linia myszki plus te przyciski tworzą taką świetną linię. Po bokach mamy gumowane takie chropowate elementy, które zapewniają bardzo, bardzo dobry chwyt tej myszki, a z przodu tutaj mamy jeszcze jakby taką wentylację, czyli siatkę mesh. Ostatni przycisk specjalny znajduje się tutaj na dole, przy samym sensorze, a co on robi, zobaczycie sobie za chwilkę. Teraz pora włączyć podświetlenie tej myszki. Ok, moi drodzy, widzicie w tej chwili podświetlane elementy. Jest to szczelina tutaj, rolka myszki oraz szczelina tutaj. Podświetlenie może być stałe, pulsujące, jakie tylko chcemy. Mamy 16 milionów kolorów do wyboru i mamy też kilka profili graczy. Po pierwsze możemy zmieniać sobie DPI, co oczywiście tutaj pokazuje ta lampka. Mamy 4 wartości maksymalnie i teraz taka rzecz, że ten przycisk służy nam do zmian profili. Czyli zobaczcie, inne podświetlenie, wiadomo, że mamy inny zestaw ustawień. I tutaj na tym przycisku możemy mieć 3 takie zestawy konfiguracji, tak więc bardzo dużo, w samym oprogramowaniu może być tego jeszcze więcej. Przy okazji, pewnie się zgodzicie, to podświetlenie wygląda po prostu genialnie. Ok, moi drodzy, dowiedzieliście się o tej myszce już praktycznie wszystkiego. Zapraszam Was teraz jeszcze na testy i potem podsumowanie. Myszka RAPU V900 posiada bardzo dobrze skonstruowane oprogramowanie. W pierwszej zakładce możemy nadać funkcję wszystkim przyciskom myszki, a zrobić możemy to aż dla 5 profili i dla 3 osobnych ustawień. Do każdego z przycisków możemy przypisać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt różnych ciekawych funkcji. Możemy ustawić także od 1 do 4 poziomów DPI. Osobno możemy także konfigurować oś X oraz oś Y. Dostępna jest także kontrola Lift of Distance oraz częstotliwości próbkowania myszki. W sekcji podświetlenia możemy ustawić dowolny kolor oraz wybrać jego tryb, czy ma być to podświetlenie stałe czy pulsujące. Ostatnia zakładka to nagrywanie makr. Warning, incoming wave detected. Thank you.
No i jeszcze na koniec króciutkie podsumowanie. RAPU V900 według mnie to sprzęt naprawdę bardzo dobrze wykonany, o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny, ponieważ myszka ta jest precyzyjna, wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów, ma dobre ślizgacze, bardzo dobrą powłokę, dobrze pracujące przyciski, do tego DPI sięgające aż 8200, bardzo dobre parametry jeśli chodzi o przyspieszenie i prędkość myszki, nie zawiodła także w testach syntetycznych jak i praktycznych i przy okazji jest to myszka wygodna, ergonomiczna, tak więc myślę, że ten model z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim wymagającym graczom, wymagającym od myszki precyzji, wygody oraz jakości wykonania. Powiem Wam szczerze, że jestem ciekaw kolejnych akcesoriów z tej linii V od firmy RAPU, ponieważ jest tam jeszcze kilka myszek i klawiatury. Tak więc, jeśli szukacie naprawdę dobrej myszki, która posłuży Wam długi, długi czas, to jak najbardziej można i nawet trzeba wziąć RAPU V900 pod uwagę, gdyż jest to myszka naprawdę godna. Za chwilkę zaproszę Was jeszcze na końcowe podsumowanie i ocenę tej myszki, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!